Piąty dzień mojej wycieczki. Na razie scenariusz jest zawsze taki sam. Rano słońce, po południu burze, wieczorem deszcz. Wczoraj zdobyłem ostrą chorę. I sprowadziłem rower do Liuty. No nie powiem, bo mi dał wczorajszy dzień mocno w kość. Oczywiście wieczorem, jak zbliżyłem się do granicy Wubli, znowu rozpętała się burza, którą przeczekałem. Straciłem no, dobrą ponad godzinę chyba. No jak i wjechałem na Słowację, to było już dosyć późno. I nieciekawie generalnie, bo już niby nie padało, ale mgła, wilgoć. No i tak sobie jechałem. Niby nie było jeszcze tak późno, bo było jakoś pół do siódmej było chyba po południu. Ale z racji tego, że zachmurzone, zamglone wszystko, zrobiło się bardzo nieprzyjemnie, zrobiło się tak ciemnawo trochę. Okolice totalnie bezludne, dosłownie. Od Dubli chyba jedna wioseczka na dystansie chyba 15 czy 16 km. No i miałem dylemat, bo kurczę, generalnie tak, no nieciekawie było. Wszystko jeszcze mokre po tych wczorajszych, kurczę, przejściach na ostrej chorze. Myślałem o jakimś hotelu. No ale jednak, jak się okazało, fortuna w końcu zaczęła mi sprzyjać. Trafiłem właśnie na taką dróżkę wiodącą do góry. Myślałem, zobaczę co tam wyżej jest. Podeszłem, a tu właśnie taka super polanka. No miejsce na biwak, no dosłownie rewelacja. Wprawdzie nie ma nigdzie tutaj wody, ale ja myślę, jakbym w tych zagajniczkach gdzieś tam poszukał, to pewnie by się to znalazło. No ale nie była mi potrzebna, bo wystarczyło mi i na kąpiel, i na jedzenie, i na picie. To co miałem ze sobą. No i zobaczymy, co to będzie dalej. Bo słońce rano to ja zawsze miałem, ale co z tego potem wynika, no to już się przekonałem. Jedyne pocieszenie jest to, że skończyłem już z terenem. Będę już poruszał się chyba asfaltami po w miarę cywilizowanych rejonach. Do domu jakieś 200 chyba coś, 20 km. Także myślę, że jutro na wieczór chyba dociągnę. Cała ta zabawa skończy się na 7 dniach jazdy. Trwa wielkie suszenie. Namiocik. Tam ciuchy rozwiesiłem. Przejeżdżałem wczoraj przez Wielki Berezyn na Ukrainie. Widziałem myjnię bezdotykową. Myślałem, żeby z niej skorzystać. Ale w końcu jednak się rozmyśliłem, bo nie wiem, czy taka dawka wody nie zaszkodziłaby mojemu sprzętowi. Dobra, posuszę wszystko jeszcze chwilę i spadam.